Cześć, siemano moi mili. Z tej strony jak zawsze ja, a dziś was zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w IFSCL. Znowu mnie chwilę nie było, to się już powoli zamienia, słuchajcie, w tradycję. Tym razem, z przyczyn niezależnych ode mnie, mój bardzo durny router postanowił tak nagle się zepsuć. No nie mam pojęcia co się stało, podejrzewam jakiegoś brudnego wirusa, ponieważ te same objawy zaraz po jakimś, jak się wszystko naprawiło, tak nagle z dupy przeszedł na telefon i jest sprawa dosyć dziwna. Niemniej, słuchajcie, nowa aktualizacja wyszła. Problemów z netem już nie mam, więc mogę śmiało wam próbować ewentualnie cokolwiek wysłać. Mogę spróbować, słuchajcie, z tym badziewnym syfem jeszcze raz wszystko, słuchajcie, ogarnąć 4 godziny. Ostatnim razem, jak to słuchacie, się naprawdę męczyłem, 4 bitej godziny siedziałem i próbowałem to ogarnąć. Mam nadzieję, że po tych wszystkich łatkach, które wyszły, dzisiaj mi się to uda. Zanim może zaczniemy, słuchajcie, jeszcze na tapetę, tak przeglądając akurat, słuchajcie, internety, trafiły na taką, słuchajcie, o tapetę, powinniśmy ją mieć, słuchajcie, przed ekranem. Bardzo mocno mi się spodobał motyw z Gwiezdnych Wrót, z pokładu przeznaczenia, Gwiezdne Wrota tu widzicie, no i oczywiście bardzo ciekawy dla mnie napis, there is no... wy to widzicie, ja tego nie widzę, ja to dopiero słuchajcie za pomocą montażu wstawię, no ale po polsku to by mniej więcej brzmiało, nie ma innego takiego miejsca jak... No i macie adres. Konkretnie rzecz ujmując, adres ziemi. Strasznie mi, słuchajcie, ta tapeta się spodobała, dzisiaj pójdzie. Tak po prostu chciałem ją wam pokazać, to po prostu i tyle. No, ale ja ją chciałem wam, słuchajcie, pokazać. No i co? Jedziemy, słuchajcie, z tym odcinkiem mniej więcej, nie? Dzisiaj zajmiemy się Skidbladnirem. Skidbladnir. W ogóle teraz tutaj bez dźwięku już na razie. Nie chcę tego pauzować, nie chcę później się bawić z tym montażem, nie wiadomo ile, słuchajcie. Na razie zrobię to w ogóle na głucho. Wy będziecie słyszeć dźwięk, jak go nie będę słyszeć, no ale mniejszy z tym będę udawał, że go słyszę. Dzisiaj weźmie mnie paranoja. Niemniej, słuchajcie, czas dzisiaj zabrać się za Skida. Pierwsza rzecz oczywiście, jaką musimy zrobić. Oj, Adanosie, drogi przewodników wszystkich tych, których... że chcą być między Beliarem a Inosem, błagam, niech to działa! Oczywiście musimy odpalić sobie build, kropka, rzucamy, słuchajcie, Skidem. Tutaj załącza nam się, tutaj, słuchajcie, Skid. Wszystkie te, wiecie, parametry, które teraz będziemy mniej więcej ogarniać. I teraz, potrzebujemy do tego różnych tutaj wartości. O, ja sobie nawet tutaj nie załączyłem mniej więcej ostatnie kroki. Pierwsza, build skid. Druga, oczywiście tutaj unikatowa wartość, którą możemy znaleźć w książkach jak za kwikupunku. Bipolarne koordynaty, musimy zaalokować ilość, wartość energii dla danej rzeczy, którą budujemy. No i są tu jeszcze jakieś specjalne komendy. To jeszcze takie inne rzeczy, to później zobaczycie, to koło z 20 minut może zejść przy robieniu całego skida. Chociaż, no to i tak i nie, to zależy jak szybko robicie i ile już macie, słuchajcie, z tym wszystkim wyczucia. Pamiętacie mniej więcej z ostatniego odcinka, mamy tutaj takie różne fajne książki. Tym razem zabieramy się za Moby Dick. Z źródło inspiracji do kodowania Skidbladnira. Klawiszem F, słuchajcie, możemy sobie tutaj przybliżać, odbliżać, no i tu właśnie widzicie, mamy takie różne komendy. Trochę... coś mi... padło, nawet nie mam pojęcia co, to chyba była jakaś igła, bo coś, nie, tu igły, ja, jeden wielki, słuchajcie, nieważne dla was, nieważne dla mnie, najwyżej będę latał do, słuchajcie, do szpitala, będę zobaczył, będzie wpięte, tak wpita, słuchajcie, igła, będą mieli śmiechu co niemiara, no, śmiech to zdrowie, no ale mniej więcej widzicie, mamy tutaj różne, najróżniejsze komendy, no, z tym bipolarnymi koordynatami to bardzo szybko, słuchajcie, prawdopodobnie się strzelicie mniej więcej, no bo tu cyk i już, nie, no ale o co tu mniej więcej chodzi, primo, wszystko odnosi się do orderów całych, jak tu zobaczycie sobie jeszcze raz komendy, po wprowadzeniu całej reszty mamy skid.order i to owe komendy, słuchajcie, z ordera musimy wprowadzić, tylko mamy ich tu ponad 10 tych komend z orderem i musimy je wprowadzić w odpowiedniej kolejności. Tą książkę, jak tutaj widzicie, nie sugerujcie się aż tak tymi rozdziałami, tu będę mówił takie, uznajmy, że ta dwójka to jest taki podrozdział, czy coś w tym stylu. Mamy 3 rozdziały. Order 1 to jest taki pierwszy rozdział, jeżeli o to chodzi. I najpierw wykomunujemy komendy z tego pierwszego rozdziału. Potem mamy order... tutaj w kolejności mamy 3, to jest trzeci. To w trzeciej kolejności te komendy wykonujemy. I na końcu mamy dwójeczkę. I po kolei, słuchajcie, idziemy rozdziałami, po kolei idziemy tymi, słuchajcie, komendami.
W pierwszym rozdziale mamy dwójkę rzymską, dziewiątkę rzymską, siódemkę rzymską, trójkę rzymską i wykonujemy po kolei komendy, które mamy idealnie na tych stronach. Nie sugerujcie się, że jak mamy na drugim rozdziale, pod rozdziale, to tak, wybaczcie, wiem, że to jest taki mindfuck, że trochę rypie się w głowie, ale no w drugim pod rozdziałem macie dwójkę rzymską, to podajecie wszystkie komendy z tych stron. Nie, tylko z jednej strony, na której macie tą dwójkę rzymską. No i walimy main axis. Pozwolimy tu sobie, słuchajcie, od razu sobie zacząć od tych orderów, co by od razu, skoro o nich mówimy, to zaczniemy. Skid.order. I teraz main axis. Powinno nam się załączyć, idealnie nam się, słuchajcie, załączyło. Ja od razu, co sobie pozwolę zrobić, to kropka o. Skopiuję to sobie, bo jak wbiję tu sobie escape'em, to mi się to wszystko, słuchajcie, potrafi zepsuć. Jeżeli spróbujecie jakąkolwiek inną komendę wywalić, to wam wyrzuci błąd na ekran. Musicie to zrobić w odpowiedniej kolejności. Dalej mamy rzymską dziewiątkę. Szukamy komendy ze strony z rzymskiej dziewiątki. To była siódemka. Propulsors. No i walimy, słuchajcie, oczywiście, kropka propulsors. Na razie innej zbędnej filozofii w tym wszystkim nie ma. Później pamiętam, była siódemka, to shields. Po prostu przypisujemy sobie te komendy. Później trójka, chyba to już stabilizators. Z czym mi wywali błąd? A nie, okej. Okay. Nie wywalił mi błąd. Cztery komendy na jeden rozdział, można przyznać. No to teraz, skoro już zrobiliśmy tą jedyneczkę, to już ładujemy się na order 2. Order 2, kurde, nie, order 2 chyba się powinno mówić, ach, ta moja wymowa. I teraz mamy tutaj ciąg liczb, 161, 244, 61. I ten ciąg liczb oznacza strony, na które owe komendy się znajdują. Więc 161, pierwsza strona, słuchajcie, od razu sobie przechodzimy. 161, RetroBricks. Wrzucamy sobie komendę RetroBricks. A które komendę mogłem zrąbać. Później było 244, jeżeli dobrze pamiętam. I to było Clamps. Clamps? Kurde, teraz z czegoś mi się ten Clamps przypomniał, bo tak skojarzył, ale nie wiem z czym. I potem strona 61. Nie będę przewijał, bo już pamiętam tą stronę, to było tu... Torpedoes, to było Torpedoes. 61 strona, to pamiętam, to było Torpedoes. Torpedoes. Patrzcie już. Tyle razy to robiłem, że powoli to... No, to już trochę zapomniałem, ale to już jednak w pamięć tak się wyryło, prawda? Prawda. No i skoro zrobiliśmy, wybaczcie, wcześniej było 4 komendy, teraz po 3 na pozostałe ordery, to teraz przechodzimy do ordera trzeciego, bo tam, pamiętacie, mieliśmy 3, była cała trójeczka, 161, 244, 61 i przechodzimy do błogosławionej trójeczki. Ach, ten mój język polski potrafi bardzo wkurzać. Trójka, nie wiem, czy tak ogólnie ogarniecie. Znaczy, piątka to też jest uznawana troszeczkę za złotą liczbę, ponieważ to jest taki środek. Piątka, wiecie, piątka środkiem dziesiątki, złoty środek. Trójka też jest uznawana poniekąd za boską liczbę, bo wiecie, święta, trójka, tecera, tecera. To tak słowem dygresji wam powiedziałem z filozofii może coś. Kiedyś w necie tam przeczytałem, ale uważajcie, nie sugerujcie się wszystkim w internecie oczywiście. No ale mniejsza, bo wychodzę, wiecie, znacie mnie, lubię wychodzić poza tematy. Strona 260, ładujemy się na Turbo Helix. Ładujemy się na Turbo Helix. Proszę bardzo, o już, tabulator prawie bym wrzucił. Ach, te moje tutaj, za często jak przy programowaniu siedzę, to właśnie przeskakuję między między przeglądarką internetową, a programem do tworzenia programów. Strona 203, nie, to trzeba się cofnąć, mój drogi Marku. No, to przecież jesteśmy na innej, K-Laser. K-Laser. To jest dziewiąta komenda spod. No, dziewiąta komenda i mamy 160 i sonar. Ostatnią komendą dla nas jest sonar. Jeżeli chodzi o te wpisywanie kodów z tych ze stron, no to prawie byłoby na tyle. No bo pozostało nam jeszcze ogólnie skid.code. Ale to teraz powiedziałem skid.code i jeszcze koordynaty bipolarne. Oto znajdźmy sobie, słuchajcie, ten kod. Kod jest, znajduje się na stronie 245. To przewijamy sobie na 245. I cyk! I mamy 56S30B. Ładujemy 56S35B. Mam nadzieję, że nie pomyliłem jeszcze raz. 56S30B. 30B. 56S30B. No, 56S30B. Najwyżej później będę musiał, słuchajcie, poprawić. No i oczywiście mamy koordynaty bipolarne. One, ja zauważyłem, że te akurat się nie zmieniają, przynajmniej dla Skida. Nie wiem czemu, one wciąż pozostają stałe.
Czyli, oj, ale ja jadę, słuchajcie, na pełnej przeponie, żadnej przepony nie mam wyćwiczonej, rany, moi kumple tutaj znajomi z akademii, to oni dopiero mają przepony z akademii muzycznej, oni to dopiero umieją śpiewać, jak ja to ledwo zdanie potrafię jedno wymówić na jednym wydechu, a oni to oni dopiero potrafią wyczyniać. Cuda! Skit. Bipolar Coordination. I teraz sobie zarzucamy 90789. 900.789. Cyk! Mamy kolejne ogarnięty, kody mamy ogarnięte, więc z książki. Z książki to jest na tyle. Teraz musimy oczywiście odpalić jeszcze, do tego wypadałoby mniej więcej Energy Stat. Ja to pamiętam, że to było mniej więcej 1000, ale jeżeli, nie wiem, jakoś przeskakujecie między odcinkami, to już wam mówię, że żeby musimy zaalokować ilość energii i żeby to zrobić, odpalamy Energy Stat i szukamy sobie skit Bladnir 1000. I mamy skit.allocate.1000. Walimy sobie, poszło bardzo, bardzo dziękuję Energy Stat. Panu dziękujemy, Energy Stat. Nie bądź niemiłym panem Energy Statem. No i pomyślmy, czy coś nam zostało. Scout jest, Bipolar jest, Allocate jest, Skit Older jest. Ale to jeszcze, słuchajcie, nie wszystko. Teraz musimy zaprogramować, doprogramować do tego całe Navi Skidy. Czyli te takie mniejsze myśliwce, za pomocą których, wiecie, odłączają się od tego okrętu matki i napieprzają tłuc wszystko, co się rusza w morzu cyfrowym. Ewentualnie co się nie rusza, jeżeli mają taką ochotę. No i tu, jak wcześniej się kiedyś zastanawiałem, po co są te czarne pola, co one oznaczają, to one oznaczają dodatkowe moduły do naszego ewentualnego tworu głównego. Czyli jak mamy właśnie skida, to doprogramowujemy całą resztę ewentualnie do tego. I w ten sposób robimy to nie skid, a build.navskid. I teraz mamy do tego kolorek. Każdy osobny tutaj ma kolorek, upewnię się, że dobrze na NavSkid i X, tutaj X jest literą danego NavSkida, którego mamy. P od fioletowy to jest od angielskiego, P od purpur, czyli fioletowy, yellow, Y od yellow, żółty, red od czerwonego i silver. Silver to było, słuchajcie, właśnie srebrny. Tu nam się jeszcze oprócz tego przyda, my tą książkę sobie spokojnie tutaj, a nie chcemy się, słuchajcie, tego kartkować, zamkniemy i przechodzimy. Juliusz Verne, ileś tam mil, słuchajcie, do... jak się nazywa? 52 tysięcy mil podmorskie żeglugi, będę musiał kiedyś książkę Juliusza Vernego przeczytać. I tutaj ta książka służy nam między innymi do kodowania tych, słuchajcie, naviskidów. My od razu zajmiemy się może, że naviskid purpur. Sobie zarzucimy purpura. Jak widzicie, tam tu się załączył się na następny moduł do ogarnięcia. No i ogólnie tutaj jedyne co zrobimy, to wpisujemy kody do tych różnych skidów, czyli skid, nie skidów, przepraszam, do navi skidów. Nav skid purpur. Momencik, code, niepotrzebnie tutaj kopiowałem, ale kropka. I teraz szukamy kodu dla purpurowego naviskida, jakiego będziemy mieli, to dla purpurowego, dla fioletowego. No i możemy zobaczyć purpur naviskid, strona 371, więc przewijamy do strony 371 i mamy 92N13P. No i taką wartość dajemy, 92N13P. Czy potwierdziłem prawidłowe? 92N13P. Najprawdopodobniej tak, raczej nic mi się nie kiełbasiło. Zrobiliśmy sobie teraz purpurowego, to zróbmy sobie żółtego, czyli znowuż build, pamiętacie build, żeby wam się nie pomyliło. Nic się nie stanie wielkiego, ale żeby się wam nie pomyliło. Navskid i teraz yellow, żółty to był yellow, czyli Y, navskid Y, walimy kolejny moduł. Navskid Y.code. No i oczywiście szukamy dla yellow, czyli dla żółtego, navskid yellow, momencie, na początku była strona 300. I szukamy tego na stronie 367N60Y. No to już prawie jestem pewien, 67N60Y, że nic nie zrąbałem. Build następny, słuchajcie, navskid. Navskid był yellow, a wrzućmy sobie teraz red. Wrzućmy, słuchajcie, sobie teraz reda. Czerwony. Kurde, nie wiem czemu, bardzo mi się teraz to z Pokémonami kojarzy. Jeżeli ktoś lubi Pokémony, ale nie tyle co oglądać Pokémony, a grać w pierwsze Pokémony, bo najpierw powstały Pokémony gra, a potem na kanwie tego całego, tych całych Pokémonów powstały Navskid.air.code. Powstały właśnie, powstało całe anime. No i tutaj tam nie było Asha, tam była pierwsza postać, to była Red właśnie. On się, gość nazywał się Red.
Nie lubię za bardzo jakoś gry. Gra mi nie przypada do gustu, da, ale kumpel mój bardzo lubi Pokémony, mówił mi na ten temat troszeczkę od razu, jeżeli mi wątpię, że mnie oglądał, ale że mnie oglądasz, to od razu słuchajcie, pozdrowienia ode mnie. Zarzucone są Nawski The Air. Ale to one na 300 to nie są. O, tu mamy momencik, już zaraz wam tu obtłumaczę. Na Skida R, no ale właśnie to od Redów, słuchajcie, to pochodziło mi od Redów, po prostu się, tak się nazywa, tak było, dobra, nie przechodzę, bo ja się lubię rozgadywać, ja lubię gadać. Mamy trójeczka nam niewiele mówi, ale jeżeli przerzucimy się, słuchajcie, mamy czerwoną karteczkę dla koloru, oczywiście, żeby nam tu zaraportować, o co chodzi. Mamy trzy różne komendy i oczywiście trójeczka, byk myk, maras, masz coś po prawej i szukamy tutaj, 1, 2, 3. Prawie, słuchajcie, to jest prawie, to jest bardzo, słuchajcie, oczywiste, że oczywiście chodzi o trzecią komendę tutaj z rzędu, wpisujemy 33N, 44R. I oczywiście jedziemy z tym, słuchajcie, 33N, 44R. Czy ja czegoś się zrąbałem? 33N, 44N. Nie zrąbałem, dobra. Został nam ostatni i to powinien być silver. Build.navskid.navskids. Nie, bez kropki. Navskids.code. Ale ja dzisiaj walę. Rozdział 12. Srebrny na 12. 86. Te szóstka w kółeczku to zamazane 86N. 67S. 86N. 86N. 67S. Czy ja czegoś nie zrobiłem? 70 chyba tu wpisałem, 60 jeszcze raz. 67S. No dobra. I to wszystko. I teraz mam nadzieję... Proszę. Jak nie Adanos, jak nie Ninus, jak nie Beliar, jak nie Sauron, to latający potworze w spaghetti, niech to zadziała, bo ciągle na tym polu 2 godziny spędziłem, bo mi błędy wywalały, bo wszystko było dobrze, ale było źle. Bo błędami waliło. Build. Błagam. Simulate. Proszę. Blech, simulate. Jedziesz. Ha! I am the god. Dziękuję bardzo wszystkim. To ewentualnie, to teraz mi się mumia przypomniała. Słuchajcie, co ta mumia szła, a ten gość tak już miał chyba z 20 różnych medalionów, 20 religii, żeby ewentualnie jak się jakieś złe bóstwo pojawi na niego wściekłe, to od tego to bóstwo przebłagać. Taki śmieszny typas. No i nam tu oczywiście... przepraszam, build.compile. Nie pozostało nic innego, jak skompilować zacząć kompilowanie naszego kochanego Skidbladnira. Nasz tutaj kompilator tutaj jedzie. Możecie zobaczyć, że troszeczkę się różni niż te poprzednie ekrany. Całkiem nawet ładnie to, słuchajcie, wygląda. No i co? Pozostało nam nic innego jak czekać. Nam to troszeczkę zajmie, bo tu ohoj, widzicie, sama głowa, sam okręt matka tutaj już zajmuje bardzo sporo, a te moduły to kolejna ten szmat czasu, więc no, to chwilę nie nam zajdzie, to parę dni, no może nawet tydzień, tu chyba nawet nie wiem ile. Właśnie nam tutaj jedzie z programowaniem. A nie, to chyba jeden dzień. No i wszystko, słuchajcie, jest gotowe, tylko... To nie jest, słuchajcie, to nie jest wszystko. Największa pułapka czai się tu, bo jeżeli nie zdążycie na czas, walniecie się w komendach. Znaczy nie tyle, co się walniecie w komendach, ale jeżeli poprzez pomyłki nie starczy wam czasu, musicie wyrobić się w 1,5 minuty. Cały owoc waszej pracy w tej chwili przepada i idzie się kompletnie walić. Musicie zalokować teraz, dosłać nowe ilości energii do Skidbladnira, bo inaczej po ptokach. Tutaj macie, tutaj ewentualnie moglibyście się zastanawiać. Skid musi zostać szybko sfinalizowany po jego konstrukcji. Sprawdź redystrybucję energii za pomocą komendy Transpeed. Musimy to koniecznie zrobić, bo inaczej będzie przerąbane. I teraz tak, wpisujecie Transmit. Transmit, słuchajcie, do transferowania energii. I teraz, krótko po stworzeniu trzeba będzie szybko zaznaczyć Skida. Szybko! Jeżeli się nie mylę chyba, albo i nie, może nawet, może nie, może najpierw chyba teraz, zaraz spróbujemy, wiecie, mam nadzieję, oj, błagam, żeby to się nie zrąbało, naprawdę nie chcę, żeby to się zrąbało.
Transmit. No i tak, nie solo. Musimy, słuchajcie, z wszystkich czterech wież przejścia, z wszystkich czterech sektorów przekonwertować energię. Dlatego walimy transm. To powinno być transm.mode.combine. Transm.mode.combine. O! I teraz, jak widzicie, on się tu przerzucił na wszystkie cztery. On tu jest docelowo do wieży, ale nie uczcie się, że tutaj macie, słuchajcie, tego skida. Musicie, jak tylko skid, zaraz zbudujemy skida, wpuścimy exe, build.exe, musimy go nakierować. Ja teraz próbuję zrobić meg, żeby poszło może szybciej, żeby w czasie tych czasu półtorej minuty, słuchajcie, nie marnować reszty, wybaczcie, powtarzam się, czasu, jaki nam został, tylko od razu wpisać sobie jedną komendę, dlatego zrobimy to trans, kropka i teraz tak. Nazwa sektora, numer wieży, transf, kropka, załóżmy forest, kropka one, zaznaczamy sobie, okej, okay, poszło, transf, kropka mountain, kropka one, jest druga, transf, kropka desert, kropka one, pustynia, i teraz ostatni, transf, kropka ice, kropka one, wszystkie cztery sektory, wszystkie cztery wieże przejścia są zatwierdzone, teraz, dwie, trzy rzeczy, jakie nam zostały. No, to już prawie, słuchajcie, wszystko mamy gotowe. Momencik, upewnię się, bo się boję, że coś zwalę. To teraz build.exe, pierwsza komenda. Transkit, druga komenda, bo musimy to zatwierdzić. To sobie transmskid od razu to sobie przekopiuję. I tylko transm.exe, dlatego walimy teraz sobie, zaczynamy zabawę. Zaczynamy zobowy bój. Jeszcze nie. Patrzcie, stracilibyśmy najfajniejsze. Stracilibyśmy najfajniejsze. Bo przecież trzeba popatrzeć, jak się buduje nasz skit. Nieprawdaż? A prawda. Dlatego od razu sobie, słuchajcie, wszyscy moi mili, którzy oglądacie mnie na tym odcinku, wrzucimy sobie V-mapa, czyli Kartagina. Kod Scipio. Scipio. Który ponoć wkroczył do Rzymu, nie do Rzymu, jakiego Rzymu, do Kartaginy i pokonał Kartagińczyków, wlazł do Kartaginy, vmap.karthg. Zarzucamy tu, słuchajcie, od razu wirtualną mapę dla Kartaginy. Od razu, słuchajcie, od razu takie wcześniej, z tego co pamiętam, to się słuchajcie, za pomocą Shifta sterowało wirtualną mapą. A teraz sterujemy za pomocą kontrola. O, tutaj sobie, słuchajcie, wrzucamy. Mamy, jak już tutaj widzicie, całkiem piękną, całkiem piękny garaż skida. Nie piękną, tylko piękny garaż skida. Oj, panie Marek, polski się kłania, na polski dziś nie chciało chodzić i teraz tak to jest, że jesteś idiotą. No, ale tak. Mamy tu, słuchajcie, garaż, słuchajcie, mamy garaż skida, wiem, to było głupie. I teraz walimy. Uwaga, jedziemy, słuchajcie, tym koksem. Nie, wiem, że wykadrowane kiepsko, ale wy wykadrujecie sobie na żywo lepiej. Build.exe. Dajemy tym, słuchajcie, mamy półtorej minuty. Zamknij się telefonie. Control V. Nastawiamy sobie, słuchajcie, nastawiony transm.exe. Jedziemy. Wszystkie cztery poszły. Poszły. To powinno teraz zadziałać. Wszystkie cztery, słuchajcie, jadą. Wszystkie cztery naznaczone. It work! Pierwszy raz, słuchacie. No. I tak wygląda stworzony, gotowy Skid Bladni razem z wszystkimi czterema myśliwcami. No, praktycznie, patrzcie, idealnie zmieściłem się w czasie. No nie wiem, tak se tam troszeczkę mniej chyba sobie wyliczyłem, bo mi telefon właśnie, no, czekam aż mi bateria zdechnie, bo wtedy dopiero będę mógł cokolwiek próbować z nim robić, ale problem u mnie niestety z Nexusem 4 jest taki, że nie ma klapki do wyjmowania, baterii nie da się normalnie wyjąć. No, taki telefon jest dosyć fajny, nie jest wcale taki zły. No ale tylko ta jedna wada, jaka jest z nim, to właśnie ta bateria. No ale to tyle słowo, słuchajcie, sobie co to było, bo was nie obchodzi, to was tu obchodzi Skid Bladni, prawda? No i słuchajcie, dobra. Nie mam pojęcia, ile nam tu zostało czasu. Tu nic nie mogę totalnie zrobić. Nie mam żadnej kontroli.
Zobaczmy, czy w ogóle będziemy mogli z nim wylecieć. Na pewno nie wypłyniemy nim do innego, do innej repliki, do morza cyfrowego, bo to nie ma szans, bo to nie jest jeszcze zbudowane. Ale może uda nam się tak po prostu z niego wylecieć, nie? Przynajmniej z sektora 5. Zobaczmy mniej więcej, czy mamy kogokolwiek elewator. Czy mamy w ogóle kogokolwiek tutaj? Nie, jesteśmy sami. O dobra. W sumie starczy nam tylko Aelitę do tego, więc wrzucimy tu, słuchajcie, po prostu sobie Aelitę do sterowania skidem. Ale może kogoś innego sobie weźmiemy. Fon! Zezwońmy sobie pchone Aelita. Na szybciutko to, słuchajcie, sobie zrobimy. Pustelni. A, kręci się po pustelni po swoich rodzinnych stronach. Musi trochę sobie pewnie wspomina. No, skanerów, proszę. Weźmy sobie... Oda, bądź co bądź, lubię. O, razem z Aelitą żeś łaził. No to why not? O, skanerów, drogi panie. No, jak już trzech sobie walniemy. Dobra, wrzucimy sobie jakąś jeszcze dziewuchę na... A co ty robisz w kanałach? Moment. Mam nadzieję, że jest urlikiem. O, rady, nie, błagam, nie. Uff, całe szczęście, ale co ty robisz w kanałach? Rady, dziewczyna sama w kanałach, to trochę taka podejrzana sytuacja. Jakieś dragi pewnie się wciąga. I to beze mnie. Nie, żartuję oczywiście żadnych dragów. Nie wiem, tylko takie, słuchajcie, słowem żartu. Valator. My sobie tutaj zobaczymy. O właśnie, mamy już pierwszą duszyczkę. Ja tego właśnie, słuchajcie, nie słyszę, bo mam wszystko wyciszone. To jest Aelita. Od razu sobie ten elewator puścimy na górę. Elewator, kropka. A, dobra, nie muszę. Kolejna osoba tutaj dochodzi. No już, obroty. Ja nawet nie wiem, czy ja to wytnę, czy nie będzie mi się chciało, słuchajcie, z tym wszystkim tutaj bawić. Ja po prostu chcę zobaczyć, ja z tym skillem wypłynę na zewnątrz. To jest tylko jedna osoba? Czy dwie? I don't really know. Probably it is only one person on... Elevator. Yep. It was only one. So. Wrzucamy tu, słuchajcie, sobie. Nie mam zamiaru na inne osoby czekać. Transf. To powinna być raczej aelita.transf. Od.transf. Zakładam, bo oboje byli na pustelni. Scan. Aelita.scan. Jeżeli chodzi w ogóle o skanowanie czy coś, to właśnie najłatwiej tutaj jest Oda zeskanować, w sensie, tak wiecie, napisać to wszystko i Aelitę, bo fajnie tak się składają te litery. Wirt. Wirt.forest.one. Wirt.execute. Najgorzej to mi się właśnie Urlika, słuchajcie, pisze jego imię. Po pierwsze, bo to jest takie właśnie niemieckie imię, no troszeczkę, no może nam, przynajmniej Polakom się to jakoś tak, według mnie, przynajmniej się jakoś tak durno pisze. Lokacja jest kraniec sektora, to wy powinniście być całkiem blisko. Jeżeli się nie mylę, no właśnie, a po drugie, no właśnie tak, właśnie to jest najgorsze, że w polskim dubbingu, to pamiętacie, był Urlik, to był konkretnie Urlik i teraz ja z czystego sentymentu bardzo się przyzwyczaiłem do tego i bardzo lubię to imię, wymowę Urlik, a w przypadku pisania mnie to jest Urlik i to taki, no to trochę nie pasuje. Jak to było, a możesz ty wezwać po prostu? Nie możesz. No ale dobra, karthage. Transp. Jedziemy tym koksem. Mam nadzieję, że to za długo ten odcinek nie trwa. No w sumie pamiętam 23 minuty, jak tam było, to 5 minut pewnie już, słuchajcie, minęło. A potem co? A potem będą mnie wyzywać, Marek, wyklęty, za długo to trwa. Czemu jesteś, jaki jesteś? Czy ty masz rozum i godność człowieka? Przecież my wiemy, że nie masz rozum i godności człowieka. Ty się nie nadajesz na youtubera. No w sumie macie rację, nie nadaje się, ile ja mam tutaj wyświetleń. Raptem. Znaczy nie, na IFFC, ale to jeszcze, wiecie, bo jest was całkiem sporo, lubicie to akurat, ale wszystkie inne serie, no. Bo znaczy, to też jest prawdopodobnie spowodowane tym, że ja po prostu tutaj nie przykładam się za bardzo do tego, nie ma takich intryg, takich rzeczy. Chociaż już ostatnio mnie, słuchajcie, tak trochę kabina kokpitu, kabina nawskida. No to jedziemy, zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli tutaj cokolwiek z tym zrobić. Nope! Actually we can't! Przeładuj PE.
Mogę cokolwiek? I can? Nope. Prawdopodobnie muszę ich tu wysłać komendą, jeżeli chodzi o skida, a... To jest chyba zablokowane. Cokolwiek, marabunta... Właśnie. Nie wiem, on to właśnie chcemy. Do następnej... Dog, undog, energies... Skid teleport. Na czerwono. Niedostępna komenda, no właśnie. Więc niestety nic z tym nie zrobię. W sumie mogłem po pierwsze najpierw zajrzeć w ten. No ale chociaż widzicie, że możecie wbić sobie na ten, na... No, na te platformy. No, słuchajcie, to by było na tyle. To jest, słuchajcie, jak stworzyć skida. Mam nadzieję, że bądź co bądź odcinek wam się podobał, spróbuję go teraz zrobić, został zrobiony w całości, więc w sumie zrenderowanie go nie powinno długo zająć, mam nadzieję, że no bo która to godzina, późna, no ale mam nadzieję, że jeszcze go dziś wam wrzucę. Komentujcie, jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia, nie zastrzeżenia, co do tego, czy się za bardzo rozgaduję, czy nie, czy ten odcinek był za długi, czy nie. Już chciałem powiedzieć, komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę, ale to... Ja się staram tego jak unikać, dobra, bo za dużo się rozgaduję. Trzymajcie się standardowo, no i cześć, hej! Ta książka, ja jej tu nie widziałem, jak ja kończyłem zazwyczaj grę, no to przed chwilą to właśnie wyłączyłem, 32 minuty. Tyle mniej więcej trwał odcinek, a niech wam tam będzie, skurczybyki jedne! Jakoś to przewinę, zmontuję, zobaczymy co ja z tym będę mógł, słuchajcie, zrobić. Właśnie pojawiła mi się taka książka. Nie mogę z nic z nią zrobić, aż sobie szybko to, słuchajcie, zrestartuję. Zazwyczaj tam pojawiła się elita, pewnie pojawiła się ze względu na stworzenie pełne na Skid Bladnira. Bez jakichś większych kłopotów czy coś. Ale ja tej książki chyba nie widziałem w moim repertuarze. No please, come on! Przecież ja nie mam całego dnia. Mam godzinę zaledwie do tego, żeby mój dzień się zakończył i zaczął się następny dzień. No właśnie. Uj. Za blisko. Mam nadzieję, że przez to nie będzie problemu z dźwiękiem. No, ale tego nie ma, więc... Czasami sobie lubię na następny widoczek zostawiać, jest przepiękny. No, ale w każdym bądź razie. No zobaczymy, co nam ta książka się przyniesie, bo na pewno coś z przyszłością będzie miała wspólnego. No, ale to było tyle.